Witam dzisiaj z samochodu. Mowa będzie o pracy spedytora, zawodzie spedytora. Dla osób, które zastanawiają się nad wyborem tego zawodu. Może też dla kierowców, aby wiedzieli, czym się zajmuje taka osoba. Definicja spedytora jest jedna. Jest to osoba uczestnicząca w organizacji procesu transportowego, aczkolwiek stanowisk i zajęć, jakie będzie wykonywał taki spedytor, może być naprawdę bardzo wiele. Wszystko zależy od specyfiki firmy, w której będziemy pracować i działalności, którą oferuje taka firma. Możemy też pracować w firmie typowo spedycyjnej, gdzie nie będziemy mieli praktycznie w ogóle styczności ze sprzętem transportowym, nie będziemy mieli styczności z kierowcami, po prostu będziemy pośredniczyć pomiędzy producentem, czyli mamy jakiegoś tam producenta cegły czy nie wiem, artykułów higienicznych i organizujemy dla niego transport. Mamy bazę przedsiębiorców transportowych, mamy bazę firm transportowych, otrzymujemy zlecenie na transport od firmy produkcyjnej i organizujemy właśnie wykonanie tej usługi transportowej poprzez zlecenie firmie transportowej. Gdzie robisz? No jadę po takich górkach, wybojach. Górkach, wybojach. Tak. Tak. Wybierzemy sobie spośród naszej bazy przewoźników, z którą będziemy współpracować, takiego przewoźnika, który będzie w stanie wykonać takie zlecenie i zlecimy mu transport tego towaru. Oczywiście będziemy tam informować klienta na bieżąco o procesie przebiegu tego procesu transportowego. Otrzymamy jakieś tam informacje od tego przewoźnika, szefa tej firmy transportowej, czy tam od jakiejś osoby odpowiedzialnej za ten transport. Jakieś tam pewnie wprowadzenie w system, jakieś tam być może fakturowanie albo coś jeszcze związane z tym. W każdym razie może się okazać, że nie będzie nam potrzebny w ogóle znajomość czasu pracy kierowcy, ponieważ od tego będzie przewoźnik. Przewoźnik będzie od takiej już organizacji końcowej, można powiedzieć, tego transportu. Możemy trafić również do firmy transportowej, gdzie już będziemy mieli styczność ze sprzętem, z kierowcami. Otrzymamy jakieś tam zlecenie od jakiegoś producenta, będziemy współpracować z jakąś firmą produkcyjną, otrzymamy zlecenie i wybierzemy spośród naszej floty pojazdów taki, który będzie w stanie zrobić ten transport. A więc musimy mieć jakąś tam wiedzę na temat naszej floty, gdzie ona się znajduje, gdzie te wszystkie pojazdy są, wybrać ten, który jest tam najbliżej, najmniej będzie miał podjazdu, wybrać taki, w którym kierowca będzie siedział i będzie miał czas, odpowiednio dużo czasu na wykonanie tego zlecenia, więc musimy troszeczkę znać się również na czasie pracy kierowcy. Ale możemy... Co się stało? Oj, nic się nie stało. Ale możemy również w swoich obowiązkach mieć rozliczenie na przykład czasu pracy kierowcy. Możemy mieć również w swoich obowiązkach wystawienie faktury. Wszystko zależy od wielkości firmy transportowej, wielkości firmy tam spedycyjno-transportowej, w której będziemy pracować. Bo im mniejsza firma, tym mniej etatów się tworzy i po prostu jedna osoba zajmuje się wieloma rzeczami i wtedy spedytor to już jest taki spedytoro, dyspozytoro, nawet czasem fleet managerowiec, ponieważ może się okazać, że również w swoich obowiązkach będziemy mieli organizację serwisu. Zadzwoni nasz kierowca i zgłosi nam jakąś usterkę, będziemy musieli mu jakoś pomóc, zorganizować naprawę takiego pojazdu. Także również musimy posiadać jakąś tam wiedzę z zakresu budowy ciężarówki, mniej więcej funkcjonowania tego sprzętu, jakieś kontakty do serwisów czy coś. Także wszystko zależy od firmy, w której będziemy pracować i o to przede wszystkim trzeba pytać na rozmowie wstępnej do firmy. Bo może się okazać, że gdzieś usłyszeliśmy że od kolegi spedytora, że on pracuje w firmie spedycyjnej i robi to i nic więcej. Zatrudnimy się w jakiejś firmie, się okaże, że my mamy, kurczę, oprócz kontaktu z klientem, z producentem, mamy mnóstwo różnych jeszcze obowiązków.
Także o to trzeba pytać, aby się nie zdziwić. Możemy również pracować jako spedytor i po prostu tylko przekazywać informacje, które otrzymamy od jakiejś tam firmy spedycyjnej. I też będziemy pracować, przekazywać je będziemy dalej do kierowcy, do ciężarówek. I też będziemy pracować jako spedytor, będziemy mieli w umowie spedytor, a będziemy praktycznie tylko pośredniczyć w przekazie informacji. Też tak może być, także wszystko zależy od konkretnego stanowiska w danej firmie. Nie ma takiego jednoznacznego określenia, co będziemy robić, pracując jako spedytor międzynarodowy. Spedytor to jest dosyć obszerny temat. Myślę, że jeszcze poświęcę temu jakiś materiał. Może o fleet managerze coś opowiem, może jakiejś giełdzie transportowej. Także to było na dzisiaj tyle. Dzięki, do następnego.